Dzień dobry Państwu. Pragnę wszystkich bardzo serdecznie przywitać w tym okazałym, pięknym miejscu Biblioteki Rolniczej. I pozwólcie, że rozpocznę tymi słowami. By ocalić w pamięci od zapomnienia wszystkie z przeszłości wspomnienia zasłyszane i zapamiętane z domu rodzinnego i gospodarstwa po rodzicach odziedziczonego. Postanowiłem to wszystko spisać na papierze z szacunku dla historii, w nadziei i dobrej wierze. Tymi słowami pan Franciszek Żok, obecny tutaj na sali, jeden z uczestników naszego konkursu na stulecie historii mojego gospodarstwa, rozpoczął swoją pracę i tak naprawdę zawarł w tych słowach wszystko to, co składa się na wspomnienia współczesnych na temat przeszłości, na temat dziedzictwa, na temat tego, skąd pochodzimy, co nas kształtuje, skąd się wzięliśmy. I proszę Państwa, 100 lat rozwoju gospodarstwa na przestrzeni lat, na przestrzeni dziejów, burzliwej historii Polski w różnych jej regionach, ale odzwierciedlonej przez historię konkretnych rodzin, pokazują, jak tworzyła się ta historia naszego kraju, ale jak kształtowały ją właśnie losy pojedynczych ludzi, losy ludzi mieszkających na wsi, którzy swoje miejsce na tej ziemi, najczęściej było to właśnie gospodarstwo, bardzo mocno zespolone z rodziną, jak mało w której części społeczeństwa wiąże właśnie to życie rodziny, życie na wsi i to silne powiązanie z ziemią. Te wszystkie historie i te losy opisane w pamiętnikach, zebrane, proszę Państwa, w książce, którą wspólnie nasze wydawnictwo, Polskie Wydawnictwo Rolnicze i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk na tę okazję wydało, one pokazują, jak te dzieje dzisiaj zapamiętane i udokumentowane zostały, można powiedzieć, tym dziedzictwem kulturowym i dziedzictwem naszym narodowym. Także bardzo serdecznie Państwa witam. Witam laureatów naszego konkursu. Witam tych z Państwa, którzy w tym konkursie wzięli udział i zdobyli się na ten wysiłek zebrania dokumentów, wspomnień i przesłali je, aby można było się z nimi dzielić także w przyszłości z następnymi pokoleniami. Dzisiejszy dzień to drugi dzień konferencji. Konferencji naukowej 100 lat rozwoju polskiej wsi, interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy. Moje nazwisko Karol Bujoczek, jestem redaktorem naczelnym Top Agrar Polska, miesięcznika, który wydajemy w Polsce od 25 lat. Można powiedzieć, że ćwierć wieku w tej stuletniej historii także towarzyszymy ludziom na wsi i wszystkim rolnikom, którzy w Polsce funkcjonują. To tyle gwoli krótkiego wstępu. Chciałbym oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać. Wszystkich, jak powiedziałem, laureatów, pracowników naukowych, pracowników administracji, wszystkich zainteresowanych tematyką wsi i rolnictwa, koleżeństwo z naszego wydawnictwa i oczywiście zacnych gości, ale poproszę teraz gospodarzy dzisiejszej konferencji, poczynając od
gospodarza miejsca, aby przywitał także gości, a zatem zapraszam pana wicedyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej, pana Andrzeja Bieńkowskiego. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam i oddaję panu głos. Bardzo proszę. Momencik. Działa. Pozwolę sobie stanąć tutaj za ambonką, ze względu na to, że będę się wspierał, drodzy państwo, ściągą. A więc tak, na chwilę wejścia chciałem przywitać wszystkich, których mam odznaczonych tutaj na kartce. Przepraszam, ale jeżeli kogoś nie wymienimy, to tylko dlatego, że państwo się spóźniliście. W przerwie będziemy uzupełniać. Więc w pierwszej kolejności, jeśli państwo pozwolicie, zacznijmy od kobiet. Chciałem serdecznie przywitać panią profesor Monikę Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Brawa. Współorganizatorkę wydarzenia oraz pana doktora Adama Koziołka, prezesa Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, także współorganizatora wydarzenia. Witamy serdecznie, brawa gorące. Jeśli państwo pozwolicie, też nietypowo, nie od tytułów, a od młodości. Chciałem serdecznie przywitać najmłodszą uczestniczkę naszego wydarzenia, panią Agatę Kołodziejską, najmłodszą uczestniczkę konkursu. Serdecznie witamy. Jeśli państwo pozwolicie, także chciałem przywitać serdecznie pana dyrektora Biura Programu Niepodległa, pana Jana Kowalskiego. I teraz, jeżeli państwo będziecie mieli także wyrozumiałość dla mnie, to będę szedł wraz z listą, dobrze? Więc serdecznie witamy pana profesora, doktora habilitowanego, pana Janusza Adamowskiego, dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy panią Justynę Dariusz-Bułchak, członkinię zarządu Fundacji Wspomagania Wsi. Serdeczne brawa. Witamy pana dyrektora, doktora Karola Krajewskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Witamy także pana profesora, doktora habilitowanego Mariana Podstawkę, dyrektora Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. Witamy. Widzę także kolejnych gości. Jeśli państwo pozwolicie, chciałem serdecznie przywitać państwa profesorów, panie profesor, panów profesorów, dziekanów, rektorów, pracowników naukowych, także gości, którzy często odwiedzają naszą bibliotekę. Czasami tutaj w czytelni serdecznie państwa widujemy, kiedy spędzacie godziny nad katalogami. Bardzo dziękuję, że zechcieliście na drugi dzień tej zacnej konferencji nas nawiedzić. Jeżeli popełniłem faux pas, proszę o wybaczenie, ale często nie mam takich zaszczytów, więc oddaję osobie głos, która jest bardziej doświadczona w tym i pani profesor na pewno będzie miała dużo więcej wyrozumiałości dla mnie niż państwu. Dziękuję serdecznie. Pani profesor, jeśli można. Bardzo, bardzo dziękuję, że mnie pan chwilowo wyręczył w przywitaniu. Chciałem tylko się też przywitać z panią profesor Moniką Stanny i zaprosić o kilka słów właśnie na początek drugiego dnia konferencji. Szanowni państwo, witam państwa również serdecznie, nie tylko w imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ale w imieniu właśnie tych przyjaciół, z którymi, tych instytucji, z którymi zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, więc przyjaciół.
Jeszcze raz powtórzę, właśnie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego i Centralnej Biblioteki Rolniczej powitać w drugim dniu konferencji. Konferencji, której tytuł jest wyświetlony 100 lat rozwoju polskiej wsi, interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy. Konferencja wpisuje się w szereg wydarzeń, które realizujemy w ramach projektu Ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju polskiej wsi. Wiem, że większość z Państwa towarzyszy naszym wydarzeniom od samego początku, a więc od momentu, kiedy wyszliśmy w świat z tym projektem, który zaczęliśmy tak naprawdę realizować w 2014 roku, w grudniu 2014 roku poczęliśmy przygotowywać się do tejże rocznicy. Uznaliśmy, że jako instytut z 50-letnim doświadczeniem, to Pagrar 25 lat przeżyło z tych 100, my aż 50, będziemy dzielić się i wpisywać w tą doniosłą rocznicę niepodległości państwa polskiego, ale skupiając uwagę na tym, co się zdarzyło, wydarzyło, zadziało na polskiej wsi, jak się ona zmieniła i dlaczego i co się, jakby na co zwrócić uwagę, że ona jest właśnie dziś taka, jaka jest. Tak więc wpisujemy się z tym dzisiejszym dniem w całą konferencję, którą organizujemy od wczoraj. Dzisiaj do naszego partnerstwa właśnie dołączyły te dwie instytucje, które zresztą nas, szczególnie Polskie Wydawnictwo Rolnicze, wspiera od samego początku. Wczoraj był ten dzień o interdyscyplinarnym dialogu, o wiejskiej gospodarce, kulturze, społeczeństwie, przestrzeni. Było międzypokoleniowo i dziś pozostajemy w tym dialogu zachodzącym między pokoleniami, ale zapisanym, czy tymi wspomnieniami, zapiskami zapisanymi, utrwalonymi w postaci właśnie pamiętników wspomnień w dokumentach. To bardzo ważna ścieżka naszego projektu. Ta ścieżka oparta właśnie na pamiętnikach. Pomysł całego projektu urodził się w instytucie, tak jak już Państwu mówiłam, dosyć dawno, ale właśnie w instytucie, który swoje badania podstawowe koncentruje na społecznych, kulturowych, gospodarczych i przestrzennych przemianach polskiej wsi. Podjęliśmy się tak wyjątkowego zadania, wyjątkowego, bo z badania i opisania właśnie tych 100 lat rozwoju polskiej wsi. I poszukiwanie wzorców przyszłego kształtu pracy naszej rozpoczęliśmy dawno, ale rozpoczęliśmy od identyfikacji źródeł. Ja jako osoba głównie pracująca na źródłach statystycznych miałam bardzo duże wsparcie w współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, który jest również naszym partnerem w projekcie, który finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie Dialog. Za to wsparcie również dziękujemy, bo dzięki niemu mogliśmy wyjść też z ofertą publikacyjną do Państwa. Tak więc ja jako osoba pracująca na danych zastanych nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, jak wielki głód danych mają socjolodzy. I właśnie w ten głód źródeł wpisała się doskonale idea konkursu. Konkursu na pamiętniki. A jak to się zaczęło? Otóż proszę Państwa, współpracując od lat już z dr Sylwią Michalską, która dziś jest koordynatorem tej ścieżki, tego zadania, wiedziałam, że ona marzy o pamiętnikach. Co prawda marzyła bardzo o pamiętnikach kobiet wiejskich, ale spotkawszy się z panem doktorem Adamem Koziolkiem, poznawszy go, oj, to będzie już ze 3 lata dobre temu, i kiedy w jakichś kuluarowych rozmowach rzuciłam hasło, od razu widziałam, że będę miała partnera do rozmowy. Adamie, bardzo ci wtedy za ten gest i zaufanie dziękuję. To było bardzo ważne, aby móc stworzyć właśnie to, co dzisiaj możemy wspólnie, czym się możemy wspólnie delektować. Tak więc do tego
tego dzisiejszego święta właściwie nie byłoby oczywiście również bez otwartości i zaufania Centralnej Biblioteki Rolniczej. Zbiory biblioteki, jak Państwo za chwilę zobaczycie, udoskonalają wystawę, której otwarcie nastąpi po debacie. I ja już się oczywiście nie mogę doczekać tego, już przeglądałam tą wystawę, jestem zachwycona. Za przyjęcie oczywiście tego zaproszenia do tej współpracy bardzo dziękuję Centralnej Bibliotece Rolniczej i na ręce pana dyrektora Andrzeja Bieńkowskiego chciałabym złożyć podziękowania. Jeszcze jedne. Panie dyrektorze, pozwoli pan, że podziękuję i mam nadzieję, że to nie jest, że to jest na pewno pierwsza wspólna, ale nie ostatnia inicjatywa. I o takie wsparcie poproszę pana dyrektora Karola Krajewskiego, żebyśmy oczywiście mogli razem realizować kolejne inicjatywy już z Centralną Biblioteką Rolniczą jako filarem. Częścią, tak, Instytutu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury. Chciałam również podziękować, dziękuję bardzo. Chciałam również podziękować, to jest dobry moment, bo już później będziemy skoncentrowani. Dziękuję bardzo. Naturalnie, nie było umówione. Nie podległo nas to. Tak. Dziękuję. Dziękujemy. I chciałam również podziękować całemu zespołowi Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, tygodnikowi, poradnikowi rolniczym, Ewelinie Hachnel, która po prostu jest niesamowitą osobą, świetnie współpracującą, no menadżerką właściwie, ja bym powiedziała, naszej tutaj współpracy. Podziękować panu redaktorowi Kuroczyckiemu, który jest redaktorem naczelnym tygodnika, poradnika rolniczego za dobrą atmosferę. No i panu Karolowi Bujoczkowi, redaktorowi naczelnemu Top Agrar, za też wielkie wsparcie naszych różnych inicjatyw i ich promowanie, ale na ręce pana prezesa proszę przyjąć, panie prezesie, te skromne podziękowania ze strony Instytutu. Dziękuję. No proszę do wspólnego zdjęcia, proszę państwa do wspólnego zdjęcia, proszę tutaj na tle. Tak. Ja też, nie, Moniko, ja myślę, że jestem pod takim wrażeniem, że ja się po prostu cieszę, że to się udało wszystko. I to, co my tu zobaczymy, to zazwyczaj się tego nie słyszy na lekcjach historii. Myślę, że to jest najważniejsze, że odkrywamy te skarby ukryte na strychach, w piwnicach, u babci w komodzie. I ja państwu chciałem bardzo podziękować, że zadaliście sobie trud napisania swojej historii. Bo pochodząc sam z gospodarstwa, wiem, że to nie jest takie proste. Znaleźć czas na to, żeby się tym zająć. I jak zaczynaliśmy ten konkurs, Sylwio, pamiętasz? Szacowaliśmy, że jak dostaniemy 5 prac, to może będzie dobrze. Dostaliśmy ponad 50. To jest państwa święto. Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję. Te podziękowania się państwu należą. Wszystkim tym, którzy zadali sobie trud napisania tych pamiętników. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja do tych oczywiście podziękowań się dołączam, a już zabierając swoje tutaj bagaże, życzę państwu bardzo dobrych obrad, dobrej debaty merytorycznej, no i tego cieszenia się z tego święta i z tej wystawy, która będzie, ale to już pewnie zdradzam, stała bardzo długo tutaj. Tak więc będzie to moment, żeby przywieźć również przyjaciół i znajomych i się tym pochwalić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie profesor Monika Stanny, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za te ciepłe słowa, także pod naszym adresem. Proszę państwa, oczywiście nie powstałyby tak świetne opracowania i w postaci książki, gdyby nie pomoc ekspertów, socjologów z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, bo my oczywiście jesteśmy wydawnictwem rolniczym, ale bardziej zajmujemy się tą częścią rolniczą, chociaż o wsi nie zapominamy, bo rolnictwo jest zlokalizowane na wsi ze wszystkimi tego konsekwencjami w ostatnich latach, ale oczywiście to spojrzenie trochę z innej perspektywy bardzo wzbogaciło także nasze spojrzenie na sprawy wsi i rolnictwa.